Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem razem z Luną, która aktualnie ma atak szaleństwa. Z racji, że jak wiecie lub też nie wiecie, bo nie obserwujecie mnie na moim Instagramie, jestem teraz w Miami. Przyjechałam tutaj na 10 dni i zaczął się tutaj Black Friday, który ogólnie ma miejsce 26 listopada, tak jak wygooglowałam, ale w sklepach już zaczęły się promocje. Ja właśnie dzisiaj kupiłam tak naprawdę najwięcej rzeczy. Obstawiam, że jeszcze będę coś tam jeszcze kupować tutaj, ale póki co kupiłam takie najważniejsze rzeczy, na których najbardziej mi zależało. Jest tutaj część właśnie też mojej mamy i ogólnie też dla rodziny i w ogóle. Także nie ma tutaj samych moich rzeczy, ale jest tego dość sporo i są też dość ciekawe, więc stwierdziłam, że nagram dla Was Black Friday haul zakupowy. Także co, bez zbędnego przedłużania, jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, a ja już rozpoczynam ten odcinek. Okej, a więc zaczniemy może od tego, czego kupiliśmy najwięcej, z racji, że to jest tak naprawdę dla mnie, dla mamy, dla mojego taty, dla mojego brata, pewnie jeszcze część pójdzie na prezenty i są to rzeczy z Bath & Body Works. Ja, jeśli chodzi o firmę Bath & Body Works, uwielbiam ją i korzystam z niej od bardzo, bardzo dawna. Miałam nawet okazję współpracować i do teraz współpracuję po prostu z Bath & Body Works. Jednak teraz nie jest to w żaden sposób żadna reklama, z racji, że za wszystko zapłaciłam po prostu swoimi pieniędzmi. Zaczął się już ten okres świąteczny w Stanach, to wyszło pełno nowych kolekcji świątecznych, więc Wam wszystko pokażę, co tutaj kupiliśmy. Zaczniemy sobie tutaj. Nie będę Wam zdradzała cen, będę Wam ewentualnie mówiła, bo nie pamiętam ich po prostu wszystkich, ale będę Wam mówiła po prostu każdą rzecz, jakie były promocje. A więc pierwsze co, to są żele antybakteryjne i na żele antybakteryjne była promocja 5 za 8 dolarów, także będziecie mogli sobie mniej więcej policzyć, ile za to wszystko wyszło. Okej, także będę Wam pokazywała każdy żel z osobna. Mamy taki zielony, taki różowy, z reniferami, kolejny różowy, tylko teraz troszkę inny. Jeszcze raz ten zielony, co był na początku. Taki waniliowy, chyba tego już Wam też pokazywałam. Pierniczkowy i ostatni taki zielony. I tych żeli antybakteryjnych jest, zakładam, że 10, ale w sumie nie mam pojęcia, bo dobrałam i ja, i moja mama, także wszystko się później sumowało. Ale tak, jest ich 10, czyli każdy zestaw 5 był po 8 dolarów, czyli za wszystko 16 dolarów. Okej, następna rzecz, która była na promocji, to również antybakteryjne, ale tym razem nie żele, tylko spraye, ale wzięłam 3 z racji, że była promocja 3 za 15, a regularna cena takiego to jest 6,50, więc no jak wiecie, mega się opłacało. I jeśli chodzi o te spraye, to mam jakiś taki szampan toast, twisted peppermint, czyli obstawiam, że będzie miętowy, oraz frosted coconut snowball. Kolejna rzecz to coś, co chyba nie było na żadnej promocji, chociaż możliwe, że było, ale jest to świetna rzecz z racji, że mamy tutaj taki pojemnik, który jest pojemnikiem Luna. Jest pojemnikiem na żel antybakteryjny, tutaj się wsadza żel, taki z pieskiem, mamy oczywiście tutaj breloczek, ale także jest to pojemnik na woreczki, na kupy, także idealna rzecz na spacery z psem. Następne rzeczy, które tutaj mam, to są takie jakby olejki, w sensie takie jakby zapachy, które są elektryczne. My po prostu jakby taką w domu wpinkę do kontaktu i pod to podpinamy, wkręcamy właśnie takie zapachy i to później pachnie pięknie w całym domu. Niestety moja mama to wybierała, więc nie mam pojęcia, jaka zniżka była. Jeden regularna cena to jest 7,50, czyli mamy ich razem 5. Także bardzo, bardzo spoko. I ostatnie rzeczy, a nie, przedostatnie rzeczy, które tutaj mam, to są kremy do rąk. I na te kremy też była bardzo fajna przecena, z racji, że były 3 za 8. Także myślę, że naprawdę fajna sprawa, tym bardziej, że jeden kosztował 7,50, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko promocja. I tutaj ja wybrałam sobie dla siebie i mama dla siebie, i ja dla siebie wybrałam taki hot
Cocoa Cream. Proszę bardzo, taką się prezentuje. Oprócz tego mamy jakiś taki mikołajowy, taki waniliowy, zielone. I ostatnia rzecz, to ja sobie wzięłam jedną świeczkę do domu, z racji, że mi się pokończyły wszystkie świąteczne świeczki na vlogmasach ostatnich, więc teraz sobie kupiłam taki Merry and Bright i jest też ładny wzór na tej świeczce. O, proszę bardzo, tak się ona prezentuje. A one są takie lekko słodko-miętowe, także tak to wyglądało. A i w ogóle na to była super promocja, czyli buy one, get one. Ale ja już nie brałam tej jednej darmowej. One, te świeczki są strasznie ciężkie. I szkoda mi bagażu, a bez sensu była, jakbym wzięła po prostu gdzieś tutaj w hotelu, zostawiła tylko po to, żeby wziąć. Przechodzimy od kosmetyków po ubrania, także teraz przechodzimy do Victoria's Secret. I tutaj w sumie nie ma jakoś dużo rzeczy. W Victoria's Secret kupiłam sobie taki mały portfel, z racji, że ja mam jeden fajny portfel właśnie u siebie w domu. I on jest ze Stradivariusa i naprawdę świetnie się sprawuje, tylko że jest on dość duży. Troszkę mniejszy portfel, a ten jest naprawdę super, bo będą mi się tu mieścić i karty, i w ogóle, no ogólnie wszystko. Także naprawdę fajna sprawa. Mamy tutaj również perfumy. To są perfumy, które z moją mamą zobaczyłyśmy w takiej ulotce, gdzie można było sprawdzić wszystkie zapachy po prostu z Victoria's Secret. I jest to Bombshell Celebration i pachną prześlicznie. Jeszcze są zapakowane tak ładnie, idealnie na jakiś prezent świąteczny. Także super. I przejdźmy może do Sephora. W ogóle strasznie szybko mi idzie ten filmik. Już tak naprawdę kończę, bo teraz zostałam w Sephora i jeszcze tylko... O, proszę bardzo, Pink. Także przechodzimy teraz do Sephory, a tutaj jest naprawdę mega dużo rzeczy, tylko że tutaj część rzeczy jest też mojej mamy, także będę wam mówić, co jest mojej mamy, a co jest moje, a co jest ewentualnie wspólne, ale kupiłam naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, także zaczynamy. Pierwsza rzecz to już widzę, że to nie jest moja rzecz, tylko rzecz mojej mamy. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale jakieś takie dwa zestawy. Tak to wygląda. Moja mama bardzo lubi te odżywki. Ja w sumie też, one bardzo fajnie się sprawdzają z Living Proof. Następnie z mamą wzięłyśmy z Huda Beauty taki rozświetlacz do ciała. I on naprawdę robi giga robotę. Po prostu rozświetla całe ciało przepięknie. Na wakacjach to będzie wyglądać perfekcyjnie. Tutaj jest zestaw razem z tym kremem i oprócz tego zestawu moja mama jeszcze kupiła taki osobno krem po prostu, bo to było dla mojego taty, a to właściwie wzięłyśmy przy samej kasie już. Naprawdę to jest jeden z ładniej pachnących kosmetyków, tak bardzo wakacyjnie. To mnie mega zaciekawiło i jestem tego serio naprawdę bardzo ciekawa. To są te kosmetyki od Kaja i one słyną z tego, że one są bardzo takie praktyczne i ogólnie, że można sobie je zabrać wszędzie ze sobą. Polega to na tym, że mamy tutaj zestaw dwóch produktów. Jeden to jest eyeliner, a drugi to jest taki stempelek do robienia kresek. O, proszę bardzo, tak to wygląda. Ja postaram się przeczytać jak najlepiej instrukcję, jak najbardziej ją zrozumieć i wtedy będziemy to testować, żeby nie było, że tutaj robię coś ewentualnie źle. Następnie z mamą kupiliśmy sobie dwie gąbeczki Beauty Blender w takim liliowym kolorze. Następna rzecz to rzęsy. Kupiłam sobie rzęsy z Huda Beauty. Ja na co dzień sobie nie doklejam rzęs, ale zaczęłam sobie doklejać na imprezy, bo super to wygląda i uwielbiam ten efekt takich wielkich, powiększonych oczu i słyszałam, że jeśli chodzi o rzęsy z Huda Beauty, to są one naprawdę spoko. O, proszę bardzo, zbliżenie. No, wyglądają ładnie. Jest to, moi drodzy, bronzer Hula od Benefitu. Proszę bardzo. Nigdy nie miałam go okazji testować, a teraz sobie stwierdziłam, że kupię i przetestuję. Zobaczę, czy pasuje do mojej karnacji, czy też nie. Kupiłam sobie również mój ulubiony korektor z Urban Decay. Ja mam kolor 50 NP, najlepszy korektor, jaki kiedykolwiek miałam. Z mamą sobie kupiłyśmy również Jimmy Brow. Proszę bardzo, mama sobie kupiła większy, ja sobie kupiłam mniejszy, a ja jeszcze sobie wzięłam duży utrwalacz. I ostatnia rzecz, którą złapałam przy kasie i mega mi się spodoba, stwierdziłam, że chcę ją koniecznie wziąć, to jest paletka od Too Faced, ale jest to paletka Christmas Coffee. I stwierdziłam, że jest to jakaś świąteczna nowość, którą chcę po prostu przetestować, bo jest mega słodka. Pierniczkiem. Kolorów w sumie nie widziałam. Zobaczyłam tylko tutaj, w sensie na tym, co jest z boku, ale tak na żywo ich nie widziałam, także okej, są ładne.
Te zdecydowanie będą idealne do oczu. To zielony, myślę, że i tak się przyda po świąteczne makijaże. I super, jestem mega zadowolona z tego. Złapałam to dosłownie przy kasie, nawet nie wiem, czy to nie była ostatnia, jaka tam leżała. No i to tyle, jeśli chodzi o Sephora. To była ostatnia rzecz, którą tutaj mam. A ostatni sklep jest to Pink i tutaj też mam całkiem sporo rzeczy. I pierwsza przecena, jaka była, to przecena na staniki. Nie pamiętam, ile było. Chyba było 3 staniki za 60 dolarów, czy coś takiego, więc to jest super cena, tym bardziej, że jeden stanik normalnie, moi drodzy, kosztuje 30 dolarów, więc 32 nawet, więc mieliśmy 3 staniki za 60, to jest super cena. Świąteczny, czyli czerwony, proszę bardzo, no i czarny. Kolejna rzecz to jest bluzka mojej mamy. Moja mama wzięła sobie taką bluzeczkę i na te bluzki też były przecena. Dwie za ileś tam, nie pamiętam za ile, ale dwie za ileś i ja sobie wzięłam taką właśnie czarno-grafitową, a mają ma taką różową, różowo-bordową. Następna rzecz to są leginsy, które strasznie chciałam przetestować, z racji, że one jakiś czas temu były mega popularne na TikToku. Są to takie leginsy, które one tutaj jakby są tak, idą takie dwa paski na brzuchu, przez co one mega wysmuklają wam, powiększają wam biodra, a zmniejszają wam talię. I to po prostu podobno wygląda mega spoko. Także stwierdziłam, że chcę sobie je przetestować, więc je wzięłam. I następnie mamy również dresy. Takie baggy dresy, takie troszkę większe, ale mamy zwężane nogawki. Jest też sznurek, także myślę, że będą idealne. W rozmiarze XS wzięłam, tak samo jak getry i tą bluzkę. I ostatnia rzecz, to jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że biorę na 100% na vlogmasy, a jest to, moi drodzy, taki przepiękny szlafrok, dokładnie tak, jest przemilusi. No i to są tak naprawdę wszystkie rzeczy, które kupiłam. Jest tego dość sporo. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli takie coś wam się podobało, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Ja będę nagrywać takich holi po prostu więcej, bo wiem, że hole to są jedne z filmików, które najbardziej lubicie na moim kanale. Także jeżeli będziecie chcieli więcej, to ja oczywiście nagram. I to tyle. Subskrybujcie kanał. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!